Hej wszystkim! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda nasz dzień z życia z dwoma królikami, niemowlakiem i własną firmą. Miłego oglądania! Zaczęliśmy dzień około 7 rano. Pierwszą rzeczą jest oczywiście zaparzenie sobie kawy na dobry początek dnia. A później idę posprzątać królikom ich kojec. Jak widać, zdążyły przez noc nieźle nabałaganić. Good morning, sunshine. Kiedy wszystko już wysprzątałam, to wzięłam się za przygotowywanie im śniadania. Nala zjada to samo co kokos, ale w formie papki z uwagi na brak większości zębów. Jak widzisz, króliki już są mocno podekscytowane miskami pełnymi jedzonka. Kiedy one jedzą swoje śniadanie, my jemy swoje. Po śniadaniu poszłyśmy z córką na spacer, a króliczki w tym czasie odpoczywały u siebie. Kiedy córka po spacerze poszła na swoją popołudniową drzemkę, ja miałam do zrobienia kilka nudnych rzeczy w domu, które musi robić każda z nas. Poszczęściło mi się i tego dnia miałam jeszcze czas, aby trochę popracować. Króliki zwykle wtedy odpoczywają lub skaczą po mieszkaniu. Kokos dzisiaj postanowił mi trochę potowarzyszyć przy pracy. Kiedy córka się obudziła, spędziliśmy popołudnie w domu, bo oczekiwałam na kuriera z ważną paczką, którą oczywiście później Wam pokażę, więc oglądajcie dalej, bo naprawdę warto. Kiedy spędzam czas z córką na wspólnej zabawie, króliki czasem nam towarzyszą, jednak najczęściej zajmują się swoimi sprawami i biegają po salonie. Wczoraj przyszła do nas też nowa zabawka dla uszaków, którą dziś postanowiłam im dać. Jest zrobiona z trawy morskiej, kul ratanowych i kawałków drewna. Żeby zachęcić uszaki, powkładałam między szpary trochę zieleniny na zachętę. Ale jak możecie zobaczyć, zabawka wzbudziła minimalne zainteresowanie, chociaż dam im jeszcze czas na reakcję. W międzyczasie dotarła oczekiwana paczka i jest to produkt od The Rabbit's Party, czyli francuskiej firmy, która tworzy przepiękne i zdrowe przysmaki dla uszaków. Zresztą zobaczcie, jakie one są śliczne. Pokażę Wam też skład, żebyście mogły zobaczyć, że nie zawiera żadnych szkodliwych składników. Każdy, kto zamówił królidełko w styczniu, otrzyma takiego floral popsa dla swojego króliczka. Mega się cieszę, że nasze firmy współpracują i że w kolejnych edycjach znajdą się kolejne produkty z Francji. Wieczorem razem z mężem zamówiliśmy sobie coś do jedzenia, w tym
była moja ulubiona sałatka z wodorostów. Musicie koniecznie jej spróbować, jeśli jeszcze nigdy nie jedliście. Jest naprawdę pyszna. W tym samym czasie uszaki jadły też swoją kolację. Po kolacji mąż przejął naszą córeczkę, więc ja poszłam znów ogarnąć królikom ich kojec. Oczywiście wygląda tak, jakby w ogóle nie był sprzątany. Później uszaki biegały sobie po pokoju, a ja dokończyłam to, co musiałam do pracy. Minął nam nasz wspólny, zwykły dzień. Jeśli dotrwałaś do tego momentu, napisz koniecznie w komentarzu, czy chciałabyś zobaczyć więcej takich odcinków. Ja oczywiście dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!